Siemanko, moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale, oczywiście Zarabianko po raz kolejny. Dzisiaj tak naprawdę trzy wątki mam do poruszenia, także po prostu nie będę tego zawierał w intrze tego materiału. Reklama na serwera na Discordzie Coins Kingdom i lecimy do filmu. Coins Kingdom to serwer na Discordzie, który pomoże wam zarobić jak największą ilość coinsów dzięki aktywnej społeczności oraz doświadczonym moderatorom. Zapraszam również na serwer VIP, który sprawi, że zarobicie znacznie więcej. Z kodem Dominiosek dodatkowe 5 dni za darmo. Serwer posiada również swoją stronę internetową coinskingdom.pl, na której znajdziecie dodatkowe treści oraz konkursy. Link w opisie. No dobrze, moi drodzy, aż nie wiem, od czego zacząć, ale chyba zacznę od tego, na czym w ostatnich dniach działa mi się najlepiej, żebyście też wiedzieli, co to jest. Szukamy sobie kart takich albo bardzo grywalnych, takich jak Ben Yedder na przykład, i wtedy tak naprawdę ocena ogólna nie ma znaczenia, albo takich, które mają stosunkowo niską cenę co do swojego overalla, czyli na przykład Rebic, czyli na przykład Hakan Shalanolu, to jest w ogóle ewenement, bo 8.2 non-rare, co się rzadko zdarza w przypadku oceny 8.2. No i kosztujący 2700 zawodnik Interu Mediolan, tutaj się jeszcze te rebicie sprzedają. Natomiast na czym to polega? No po prostu szukamy sobie takich kart grywalnych. Nie wiem, mógłbym wam podać jakikolwiek przykład jeszcze. Wyższy budżet, jeśli ktoś by chciał troszkę może więcej zarabiać na jednej poszczególnej karcie, no to może być Erling Haaland, no bo nikt mi nie powie, że to nie jest karta grywalna. No i to tak naprawdę niewiele się różni od normalnej licytacji, jedynie tym, że no po prostu musimy dobrać odpowiednią kartę moim zdaniem, bo wtedy licytacja wchodzi dużo, dużo częściej. Powiedzmy Ante Rebic, 82 overalla, zawodnik Milanu. Ile aktualnie kosztuje Ante Rebic? No, troszkę za drogo go wystawiłem, bo ja to robiłem kilka dni temu, kilku mi się nie sprzedało. No i jak sami widzicie, już nie kosztuje 2200, tylko pewnie jakieś 900 monet. Także to już nie jest dobra opcja. No bo jednak, jeśli my go mamy sprzedawać za 850 monet, to musielibyśmy go kupić za 700, a za tyle go nigdy nie kupimy. Sprawdźmy cenę Hakana Shalanolu, bo ten prawdopodobnie również spadł. No i tak też się stało. I to jest właśnie też fajne w tych kartach, właśnie te typu Hakan Shalanolu, że możecie sobie w nich zainwestować, jak kosztują 900, no i sprzedać, jak będą kosztować 2700, bo to jest po prostu takie zamknięte koło, no i w trakcie tygodnia ten cykl będzie się powtarzał kilkukrotnie, że karta będzie rosła, karta będzie spadała, także jeśli widzicie, że taki Hakan kosztuje poniżej tego 1000 i można go dorwać właśnie po tej cenie, no to oczywiście można to robić, żeby później, jak sami widzicie, sprzedać go za 2700. Prosta zabawa. Natomiast, moi drodzy, natomiast to ja jeszcze chciałem mówić, właśnie ten dobór karty jest kluczowy, no ale okej, przejdźmy sobie do tego, co w ostatnich dniach zrobiłem i na czym udało mi się troszkę zarobić. Coins Kingdom na Discordzie, strefa VIP, że tak powiem, 1 grudnia to zostało dodane, czwartkowe flipy, to coś, co lubię po prostu najbardziej, no i tutaj po prostu są przedstawione karty, które kupujemy rano, no i sprzedajemy wieczorem. To też jest podobne do tego sposobu, który wam przedstawiałem kiedyś tam, że można sobie kupować karty z top 5 league non-rare SO do 450, no i później je sprzedawać na przykład za 750 po południu, albo nawet wieczorem, bo w sumie 19 to bardziej wieczór, nie? Chociaż zależy dla kogo, dobra, nie będę wnikał. No tak, czwartkowe flipy to się oczywiście tutaj nazywa, pokazuję wam to tylko dlatego, że już po prostu jest to nieaktualne, a tak to oczywiście VIP jest całkowicie płatny na Discordzie i można oczywiście sobie za niego zapłacić i być na tym VIP-ie i po prostu zarabiać lepiej i więcej. W kogo ja tutaj najwięcej inwestowałem? Z racji, że nie mam dużego budżetu i jakbym włożył 60k w kartę, no to by było niewiele tych inwestycji i one faktycznie poszły do góry, bo tak generalnie działają flipy, że karta po prostu z dnia na dzień albo z godziny na godzinę, albo nie wiem, po 10 godzinach jest droższa. I to jest dosyć proste do przewidzenia. Ja brałem sobie te najtańsze opcje, czyli tutaj Sif Sar, czyli oczywiście Second Inform Sara, mamy Fodena do 30 tysięcy, no i mamy tego kolegę Mosto Void, do tej pory nie mam pojęcia, jak to przeczytać. No i udało mi się zarobić 70-80 tysięcy, także jest całkiem w porządku. Natomiast ja sobie tutaj powydawałem na coś, jeszcze poinwestowałem, natomiast ja już naprawdę nie pamiętam, co to było. Generalnie w ostatnich dniach dużo zarabiałem na... dużo inwestowałem, dużo wkładałem pieniędzy w to, co tutaj się pojawiało. Cross, Suarez, Gravenberg. Generalnie polecam serdecznie coś takiego, żeby się tutaj, żeby dołączyć po prostu na ten serwer VIP z kodem Dominosek, macie 5 dni za darmo, dodatkowych 5 dni za darmo po wykupieniu, bo po prostu się opłaca, nie? Po prostu się opłaca. Ja zacząłem regularnie sobie sprawdzać tutaj, co jest dodawane, no i dzięki temu mam, że tak powiem, możliwość zarobienia na tych flipach czy też inwestycjach. No dobrze, i coś, co jest generalnie najważniejsze w dzisiejszym filmie i tak naprawdę jest powodem powstania kolejnego odcinka z tej serii, bo gdybym po prostu
prostu sobie licytował kartę, co nie jest sztuką, plus zrobił inwestycję z Coins Kingdom, to również nie jest sztuką, bo każdy z was może to zrobić, no to prawdopodobnie bym nie tworzył tego filmu. Natomiast filtry do snajpienia. Często pytacie, co sobie tu ustawić, żeby fajnie snajpić karty, nie? Generalnie snajpić można wszystko. Zaczęliśmy od licytacji, także teraz przejdziemy do totalnie czegoś innego, bo jednak snajperka jest dużo inna, wymaga może troszkę szczęścia, troszkę szybkości w palcach, no także po prostu jej nie lubię, wolę sobie robić to metodami masowymi. Natomiast jeśli już przy tym jesteśmy, oczywiście wam przedstawię, jak to robić. No i po prostu podam wam tutaj takie filtry. Ja mam to zapisane, więc pozwólcie, że będę zerkał sobie na monitor obok. Będą tu takie filtry dla wyższych budżetów, to może troszkę niższych budżetów. Ustawiamy sobie ligę, karta specjalna AS Monaco. No i moment, bo tutaj okej. Okay. Ustawiamy sobie pomocnika. No i do 36 tysięcy tutaj akurat jest na screenie, natomiast pewnie ceny się pozmieniały, bo po prostu chodzi o to, żeby jak najwięcej kart na jednym tym filtrze fajnych dorwać, żeby one były mniej więcej w podobnej cenie. Na przykład w tym przypadku chodzi o Tauhemeniego, dobra, nie potrafię tego przeczytać, oraz Diatte. No i właśnie na tym to generalnie polega, natomiast no troszkę jednak są tańsi ci zawodnicy niż byli przedtem. Może jeszcze troszkę tańsi, nie no, 31 koła, a ten Diatta tutaj będzie, czy też go nie będzie? Okej, czyli go nie ma, czyli jednak to nie jest aż taki dobry filtr do snajpienia, natomiast jakby kilka dni temu jeszcze był w tej cenie, także sami rozumiecie, o co chodzi, natomiast no przejdźmy sobie po prostu dalej, ja wam tutaj będę pokazywał. Dalej mamy coś dla tańszych budżetów, mniejszych budżetów to znaczy. Dobra, kolejny filtr dla nieco tańszych ludzi, tańszych budżetów, mniejszych budżetów, to środkowy obrońca z Chelsea. Sprawdźmy sobie, ile mniej więcej kosztuje właśnie takie coś. Generalnie, jeśli ktoś chce konkretnego obrońcy z Chelsea wstajpić, bo to ogólnie tak słyszałem, że one wchodzą bardzo fajnie, także możecie sobie, nie wiem, tutaj ustawić Niemcy, no i wiecie, że tutaj będzie Rüdiger, nie? I będziecie sobie snajpić Rüdigera, ale w sumie po co się czarować w takim razie, jeśli możemy sobie po prostu wpisać Rüdigera. No dobra, więc tak, 1500, jak widzicie tutaj, ta sama cena tak naprawdę Christiansena i Azpilicueta, i to jest właśnie to, o co nam chodzi, żeby te karty były bardzo podobnej cenie. Jest na przykład, powiedzmy, ustawiamy sobie 1100, no i teoretycznie mamy dużą szansę, mamy podwójną szansę na to, że kogoś uda się dorwać, jednego z tych dwóch zawodników, i jeszcze lepiej jest oczywiście, gdy są trzy takie karty, natomiast no rzadko to się zdarza, żeby to były generalnie karty powiązane ze sobą, powiedzmy, że są z jednego klubu i żeby dodatkowo jeszcze zgrywały się podobną ceną. Kolejnym będą środkowi obrońcy, nie, obrońcy, po prostu obrońcy z Francji. Powinno to działać w porządku, jak wiemy, na przykład mamy Kimpembe, mamy jeszcze oczywiście kilku innych zawodników. Mamy tutaj Roussillona, ale tu chyba trzeba coś dodatkowo ustawić. Moment, ja to muszę ogarnąć. Aha, dobra. Czyli nam zależy na tym, żeby w jednym filtrze nam się wyświetlił Kimpembe oraz Hernandez, z tego co widzę. No dobra, to trzeba obczaić ich ceny, nie, to jest skomplikowane. Dobra, wobec tego zawodnicy Interu Mediolan. Zawodnicy Interu Mediolan to jest oczywiście Liga Włoska, Inter Mediolan. Ustawiamy sobie tutaj to tak naprawdę dowolnie w jakich pozycji. Podobno będziemy sobie snajpić. O kurczę, tutaj ich ceny poszły w dół względem tego, co ja mam na screenie przygotowanym. Dlatego no za 900 monet to jednak nie jest zbyt dobre. Natomiast jeśli będą w optymalnej cenie, to można sobie snajpić spokojnie. Dlaczego? Vecino widzieliście Eriksena, widzieliście na pewno też Vidala. Widzicie aktualnie Koreę, więc no jest tych zawodników całkiem sporo. No i właśnie to jest to, o co nam chodzi. No i na koniec zostawiłem sobie ulubiony, chyba że o jakimś zapomniałem. Teraz trzeba znaleźć tą ligę. Chociaż nie jest aż taka słaba, bo moim zdaniem jest na przykład lepsza niż Liga Francuska, Liga Portugalska, nie? Benfica Lizbona, no i to naprawdę wchodziło mi kiedyś dobrze, jak jeszcze to robiłem, ale no tak jak mówię, wolę sobie masowo zrobić licytację. Chociaż ich ceny też spadły, no ale też pamiętajmy, że jak ja to nagrywam jest sobota, gdzie mniej więcej w południe, dlatego też ceny są bardzo, ale to bardzo niskie, ale na pewno jeszcze kiedyś wzrosną i wtedy można sobie te filtry do snajpienia, które wam dzisiaj przedstawiłem, spokojnie wykorzystywać, no i będą wchodzić na pewno dobrze, no bo tu po prostu chodzi o to, żebyście czekali na okazję. Tak naprawdę snajpić można wszystko, można sobie wejść na rynek, jak wam się nudzi, chcecie akurat pozarabiać, nie wiem, wybrać sobie jakiegoś zawodnika, może niekoniecznie Cafu, bo nie każdego na niego stać. Dobra, dajmy sobie tu jeszcze jakąś inną literkę, może być A, nie wiem, powiedzmy Iker Casillas, nie, chociaż to też jest, nie jest tani zawodnik, Bernardo Silva tam był. Mamy João Cancelo, o, na przykład, no i sobie ustawiamy jego cenę mniej więcej tak
żeby zarobić, nie wiem, na karcie 1000 monet minimum, bo tak naprawdę inaczej to nie ma sensu, biorąc pod uwagę nasz wkład w to wszystko. Dlatego, no powiedzmy, że João Cancelo kosztuje, moment, bo ja muszę ogarnąć, ile kosztuje. 14, 15, 14, 750, więc powiedzmy, że my go za tyle spokojnie sprzedamy. Wchodzimy sobie w kalkulator procentowy, no i 5%, które oczywiście nam EA zabierze magicznym sposobem z 14750, to jest 737. Także żeby zarobić 1000, to tak naprawdę musimy go kupić około 2000 taniej, nie? Około 2000 taniej, no i takie coś właśnie robimy. I jeszcze bardzo fajne przy tym jest to, żeby to sobie tutaj na przykład, jak sami widzieliście, Cancelo był z stylem gry, także jeśli on będzie ze stylem gry, to oczywiście kosztuje tak naprawdę więcej, właśnie mając styl gry cień, ponieważ styl gry cień jest po prostu najlepszy i jest drogi. Myślę, że rozjaśniłem spokojnie tą właśnie snajperkę. Mimo wszystko jej nie lubię, mimo wszystko coś do niej mam, także kurczę, jednak ona jest mocno zależna od tego, jaki macie dzień, nie? A tutaj lecimy, licytujemy, tak naprawdę na niczym się nie zastanawiamy, możemy oglądać serial i na przykład robić sobie licytację. To w niczym nie przeszkadza, nie? A w każdym dniu to wygląda tak samo. Klikanie A na padzie w każdym dniu wygląda tak samo, nie? A jednak snajperka zależy od szczęścia. Natomiast no, zdarzały się oczywiście takie tutaj snajpy, że nie wiem, ktoś snajpił Ronaldo 100 tysięcy taniej, nie? Oczywiście takie coś się zdarzało, a jeszcze częściej się zdarzało, moi drodzy, jak nie mieliśmy widełków cenowych. To wtedy było dopiero było fajnie, nie? Bo można było sobie wysnajpić Ronaldo kosztującego, nie wiem, 2 miliony za na przykład 200 monet. Niczym to nie przeszkadzało. Jeśli ktoś zrobił misklika albo akurat chciał komuś oddać tego Ronaldo po taniości, no to czemu nie? Ale dobra, widokiem na skład klasycznie kończymy sobie dzisiejszy materiał. Son jest przekozakiem, bo wam zapomniałem o nim wspomnieć. Naprawdę wymiata Food Champions, mam bilans 5-1. Także w tym tygodniu idzie mi również bardzo dobrze. Oby skończyło się lepiej niż w tamtym tygodniu, bo jednak finish weekendu poprzedniego był totalnie tragiczny w porównaniu do rozpoczęcia. Naprawdę był słaby, ale teraz naprawdę się żegnamy, moi drodzy. Trzymajcie się, no i cześć!